Witam Państwa, zaczynamy Ratajski Fyrtel Kultury. W tym wydaniu poczujemy jeszcze klimat bożonarodzeniowy i noworoczny. Zagramy z Ratajskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wchodzimy już na dobre w ferie zimowe. Zapraszam. W nowy rok spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Młodych weszła z przytupem i to dosłownie. Koncert noworoczny odbył się w Domu Kultury Jubilat 12 stycznia. Była to druga edycja imprezy. Noworoczna gala operetkowa została zorganizowana przez Dom Kultury na Pięterku Jubilat i Polan 100. Na scenie wystąpili artyści z Polski i Ukrainy. Dla ratajskiej publiczności zatańczyła absolwentka Kijowskiego Konserwatorium Sztuki Marina Ostapei, a zaśpiewali artyści scen poznańskich. Wystąpiła Karolina Garnińska, wystąpił Klaudiusz Kapłon, obydwoje zaprezentowali się, myślę tutaj, przyznacie Państwo, że ze znakomitej strony wokalnej. Karolina w wielu kreacjach, staramy się, zawsze dbamy o to, żeby solistki przebierały się często, żeby publiczność czuła się doceniona. Ja się nie przebieram, bo obojętnie w co bym się przebrał, wyglądam zawsze tak samo. Jeśli chodzi o Marinę Ostapei, no to sala powiedziała sama, tak? To co ona w tej chwili, jakie ona wnosi powiew takiej świeżości, pomysłowości, świetna muzyka Michała Łaczewicza, świetnie to dopracowane kostiumy, które zostały specjalnie dla niej uszyte w Kijowie, w pracowni. To jest wszystko efekt, to są niuanse. Ja powiem tak, my się śmiejemy, że teraz, kiedy jeździ z nami na koncerty, to połowa busa jest na jej koncerty, a na jej kostiumy połowa na nasze. I dobrze, niech tak będzie. Także powiem tak, fajny zespół, dużo energii, dużo pozytywnego takiego powietrza, no i świetna publiczność, także to się zawsze znakomicie występuje w takich miejscach. No właśnie, może dwa słowa więcej o samej pani Marinie Ostapei. Kim ona właściwie jest? Marina Ostapei to jest osoba, którą ja poznałem prawie trzy lata temu, prowadząc koncerty Narodowego Teatru Operetki w Kijowie. Ona od początku zwróciła moją uwagę, dlatego że spośród wszystkich osób występujących na scenie ona była taka bardzo elektryczna, energetyczna. Tacy ludzie się rzadko zdarzają. I zaproponowałem jej, że w tak zwanym wolnym czasie, jeżeli będzie taki miała, że czy nie zechciałaby powspółpracować trochę z moją firmą i z nami tutaj. No i jej się ten pomysł spodobał. No jest czymś, czego nikt nie widział. Tak, u nas bardzo rzadko jest sytuacja, gdzie występuje solistka tylko baletu. Zazwyczaj jest para czy jakaś większa formacja. No także przyjęcie bardzo takie jak tutaj, zawsze gorące, zawsze pełne optymizmu. W sumie ma tych tańców w tej chwili 11, także poza flamenko jest też taniec irlandzki, jest taniec meksykański, jest polka, którą Państwo widzieli, czardasz, nawet taniec Bollywood. Ona się oczywiście najlepiej czuje w tych tańcach, im bardziej zwariowany, tym lepiej dla niej, także flamenko, kankan to jest jej żywioł. Noworoczną galę operetkową poprowadził Bartosz Kuczyk, absolwent Poznańskiej Szkoły Chóralnej, były artysta Teatru Muzycznego w Poznaniu. Współpracował również z prywatnym Teatrem Operowym Urszuli Trawińskiej-Moros i Teatrem Operowym Marka Tracza. Dziś współpracuje z Narodowym Teatrem Operetki w Kijowie i Narodowym Teatrem Opery i Baletu w Odessie. Organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję imprezy na przyszły rok. Spektakl pełen magii niezwykłej, bo świątecznej, Dziadka do orzechów z muzyką Piotra Czajkowskiego niektórzy przypomnieli sobie po latach, inni dopiero poznawali i dobrze wybrali, bo wersję baletową mieszkańcom naszej dzielnicy zaprezentowali uczniowie Szkoły Tańca i Baletu FUET, Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca FUET w Poznaniu oraz solistki zespołu. Spektakl można było oglądać w Domu Kultury Jubilat. To niezwykle dopracowane widowisko przygotowała dyrektor szkoły profesor Beata Książkiewicz. To jest tak magiczny spektakl, że w tym okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku, no trudno sobie wymarzyć lepszy. Pierwsze spektakle Dziadka już się odbyły w grudniu i przez cały grudzień praktycznie w teatrze muzycznym przy pełnej widowni, stąd też
to zaproszenie też zostało tutaj ukoronowane właśnie Dziadkiem do Orzechów. To jest wersja, która wraca po latach. Co to jest za wersja właśnie? Kto wymyślił choreografię? Co to jest za choreografia? Czym inspirowana? Nasza szkoła istnieje już 20 lat, stąd też to spektakl, który towarzyszy nam od początku istnienia szkoły. I to właśnie wersja sprzed 20 lat, którą wznawiamy co kilka lat i co najpiękniejsze, właśnie w tym spektaklu występują dzieci i młodzież już od najmłodszych lat, czyli są role dla tych najmniej wprawnych, najmłodszych, ale też są role absolutnie już na profesjonalnym poziomie, wymagające bardzo dużego kunsztu wykonawczego. Stąd też co kilka lat wracamy do tej wersji, by kolejne pokolenie, to które na przykład tańczyło śnieżynki malutkie czy malutkie cukierki, mogło zatańczyć bardziej wymagające role, na przykład w walcu, a na puentach, czy też w solowych układach przepięknych tańców, takich jak hiszpański, rosyjski, chiński, pastorałka. Tę muzykę Piotra Czajkowskiego i te fragmenty na pewno znają wszyscy. No właśnie, czy rzeczywiście tak jest, że taniec powinno zaczynać się od baletu? Tak, uważam, że tak. Natomiast od baletu dobrze pojmowanego z małymi dziećmi należy rozpoczynać edukację bardzo wszechstronną. I elementy baletu są jak najbardziej wskazane. Natomiast nie powinno się uczyć już stricte techniki tańca klasycznego, gdyż do tego jeszcze dzieci są za małe. Rozwijamy wrażliwość, uczymy poprzez bardzo wiele elementów zabawowych. W naszej szkole dzieci zaczynają już jako trzylatki. I najważniejsze jest to, żeby pokochały taniec, żeby rozwinęły swoją koordynację muzyczno-ruchową, żeby nauczyły się pięknej postawy i nauczyły się właśnie podstaw baletowych. W naszej szkole również staramy się włączać jeszcze inne przedmioty, takie jak akrobatyka, która towarzyszy dzieciom od najmłodszych lat, bardzo ją usprawniając dzieci. I dzisiaj na przykład zobaczymy bardzo akrobatyczne myszki w bitwie z żołnierzami, gdzie wykonują dużo ewolucji akrobatycznych. Ale tu także taniec współczesny, który uczy innej koordynacji, innej ekspresji i bardzo pomaga w przyszłości przyszłym zawodowym tancerzom. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała dla mieszkańców naszej dzielnicy w ratajskim sztabie. Kwestowanie dla dzieciaków trwało cały tydzień w każdym domu kultury przed wielkim finałem. Pojawiły się tu puszki, do których mogliśmy wrzucać przysłowiową złotówkę. Prawie setka ratajskich wolontariuszy pojawiła się w centrach handlowych i na ulicach 12 i 13 stycznia. Ambitnie jesteśmy w terenie. No nie powiem, że jest nam ciepło. Jest już nam zimno, ale zmieniamy się co godzinę. Raz jesteśmy w pomieszczeniu, raz wychodzimy na zewnątrz. Powiedz mi, czy ty pierwszy raz zbierałeś pieniądze dla WOŚP-u? Drugi raz. I dlaczego warto pomagać? Dlaczego warto zbierać te pieniądze do puszek? Bo to jest fajne. Ale co jest fajne? Pomaganie czy to zbieranie? Pomaganie i to. I dlaczego pomaganie jest fajne? Bo wtedy inni są zadowoleni. W tym roku mieszkańcy mogli wspierać Wielką Orkiestrę, także uczestnicząc w rodzinnym turnieju Układanie Puzli, który odbył się 13 stycznia w Domu Kultury Orle Gniazdo. Za uczestnictwo płaciło się wrzucając pieniądze do wośpowej puszki. To taka inicjatywa naszego Domu Kultury, żeby rodziny, które chcą pomagać, mogły pomagać właśnie przez układanie, czyli przez to, co lubią robić razem i żeby właśnie to pomaganie odbywało się razem, rodzinnie, wspólnie, bo razem jest fajnie po prostu. Drużyny układały 300-elementowe puzzle ze zdjęciami ratajskich bloków. Wielkie owsiakowe granie zaczęło się jednak na dobre w Domu Kultury Jędruś, gdzie odbyły się m.in. koncerty. Na scenie Domu Kultury Jędruś pojawiły się sekcje artystyczne z ratajskich domów kultury, zespoły taneczne, jak i wokalne. Ale mamy w tym roku też niespodziankę, ponieważ do tej pory Światełko do Nieba, które startuje o 20, był to zawsze pokaz fajerwerków. Natomiast ze względu na bezpieczeństwo, a także ochronę naszych pupili, czworonogów, psiaków czy kotów, spoglądamy na nich także i proponujemy mieszkańcom pokaz laserowy.
Mamy nadzieję, że już będzie to tradycją w kolejnych latach i zagości to na dobre. Nie mogło zabraknąć również licytacji, którą tradycyjnie poprowadził aktor znany z poznańskich teatrów oraz z serialu Rodzinka.pl Michał Grudziński. 400 po raz pierwszy, 400 po raz drugi. Nie jestem zawodowym aukcjonistą, ale to takie spotkanie z ludźmi i w miły sposób, taki showmerski, jeżeli już te, to tak to taki mały show. Ludzie się bawią, a jak się bawią, mają dobry humor, to licytują. Pełną relację z Ratajskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będziecie mogli Państwo oglądać na naszej antenie jeszcze w styczniu. Kocham pieski. Chodzę do ciebie bez Marysią. Akcja Zima ruszyła z kopyta w ratajskich domach kultury. Dzieciaki, które biorą udział w pierwszym turnusie, są już po zajęciach integracyjnych. Dom Kultury na Skarpie na takie zajęcia zaprosił również naszą ekipę. Mam na imię Lucja. Lubię, jak różne rzeczy się błyszczą. Dzieciaki, które się już poznały, wzięły udział w zajęciach z programowania z Minecraftem. Nasze zajęcia trwają 1,5 godziny. Są to zajęcia połączone z zabawą. Dzieciaki staramy się zainteresować programowaniem poprzez zabawę. Staramy się im urozmaicić czas, grając razem wspólne wyścigi, wspólne strzelanki, ale nie zapominajmy, że to jest też programowanie, więc będą też urywki, w których dzieciaki będą tworzyć swoje domki na podstawie programów, prostych komend. Pokazujemy im, że informatyka nie jest taka straszna. No właśnie, powiedzmy, dlaczego warto w ogóle uczyć tego programowania z Minecraftem? No, programowanie to jest przyszłość, tak? Niedługo wszyscy będziemy programować, a Minecraft to jest domena dzieci. Tu one wiodą prym, my jesteśmy tylko towarzyszącymi osobami, które pokazują im, że można inaczej, można trochę zejść z toru takiego grania, można samemu coś stworzyć, samemu coś pokazać, zainspirować ich. O korzyściach płynących z takich zajęć mówili nam także sami uczestnicy, czyli dzieci biorące udział w półkoloniach zimowych. Powiedzmy, jak tobie się podobało te zajęcia? No, podobało mi się, bo mieliśmy konie i mam nowego skina. No właśnie, a co to znaczy, że masz nowego skina? Wytłumacz. To znaczy, że taki idziesz na Google Chrome i można tam sobie zmienić skina i można iść na Minecraft i można sobie grać innym skinem. A powiedz mi, co to jest skin w ogóle? To jest taki ludzik, taki kwadratowy. Minecraft jest jednak płatny, a tu mogliśmy sobie po prostu pograć. No właśnie, na czym polegają te zajęcia? Na programowaniu, na przykład nauczeniu się chodzenia, różnych rzeczy, budowania. No właśnie, co można zbudować, co można stworzyć? Domy albo jakieś stajnie czy coś. Osoby, które chciałyby zapisać swoje pociechy na półkolonie organizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych, mają taką możliwość. W niektórych domach kultury są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery. Na półkoloniach zimowych organizowanych przez Ratajskie Domy Kultury dzieciaki mogą się wiele nauczyć i zwiedzić ciekawe miejsca, ale też potańczyć, na przykład breakdance'a pod okiem instruktora i miłośnika tego tańca. Takie zajęcia odbyły się w ramach akcji Zima w Domu Kultury Jędruś. Mamy ze sobą 3 godziny, żeby się zapoznać z podstawami. Podzieliliśmy sobie to na 2 etapy. Jeden na taki prezentacyjny, że oglądaliśmy filmy, w których ich rówieśnicy już coś potrafią, żeby zobaczyli, że też mogą coś zrobić ze sobą, żeby mieli jakieś wzorce. Pokazałem też im starszym, co można zrobić ze swoim ciałem, bo prawdopodobnie człowiek już jest stworzony, żeby latać dzięki swojemu ciału. No i teraz jesteśmy na sali, uczymy się podstawowych kroków takiego naszego fundamentu, który nam da możliwości skoku na wyższy level. Wyższy level można osiągnąć, ucząc się systematycznie tańca. Jest do tego okazja w Jędrusiu, gdzie regularnie co piątek o godzinie 16 odbywają się lekcje tańca breakdance. Można przyjść, wziąć wygodne spodnie, dresik, coś do picia. Wiadomo, też musi być pogoda ducha, uśmiech. Nie bać się, bo nie wszystkim wychodzi za pierwszym razem, tylko cisnąć. Mieliśmy przykład Rocha. Załamany był chłop, że się praktycznie rozpłakał. Ale za drugim, trzecim razem mówi, że daje radę i o to w tym chodzi. No, to jest piękne w tańcu.
Więcej szczegółów na stronie internetowej spółdzielni oraz w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej 101. Drodzy Państwo, teraz coś dla miłośników poezji. Na 19 stycznia odbędzie się takie spotkanie autorskie w Domu Kultury Jędruś. Trochę jem na rata, jakby Pan mógł trochę wyjaśnić, co to będzie za spotkanie, dla kogo, no i właśnie z jaką poezją spotkamy się. Znaczy, poeta to jestem ja. Andrzej Pawłowski moje nazwisko. I z okazji wydania mojego drugiego tomiku, zatytułowanego Wierszokletia, organizujemy spotkanie 19 o godzinie 17. Oprócz rozmowy o wierszach, ponieważ ja pisałem głównie wiersze, ale są też piosenki, ballady i tego typu rzeczy, wieczór otworzy wiersz recytowany przez znanego aktora poznańskiego Andrzeja Lajborka, który jest moim osobistym znajomym. No i na pewno zachęcić może sama poezja. Czego będzie dotyczyć? Jakie sfery będziecie poruszać? Poezja, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy wszystkiego. Czyli od kosmosu po życie codzienne i tak też, takie są też moje wiersze. Ten tomik składa się z kilku rozdziałów. Zawsze pisałem na okoliczność Bożego Narodzenia, kolędy i pastorałki. I od tego zaczniemy. Ale też są tam wiersze o charakterze filozoficzno-metafizycznym, nawet powiedziałbym, że religijnym. A na jakie wydarzenia kulturalne warto wybrać się w najbliższym czasie? W Domu Kultury Orle Gniazdo 20 stycznia o godzinie 17 odbędzie się wokalny koncert noworoczny. Spotkanie z operą zapewnią studenci z Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu. W programie najpiękniejsze arie, duety i pieśni, a także przeboje operetkowe. Wstęp wolny. A dla osób, które chciałyby zaakcentować karnawał, 26 stycznia odbędzie się bal przebierańców dla seniorów. Start o godzinie 17 w Domu Kultury Jędruś w cenie muzyka, bufet, loteria fantowa i konkurs na najlepszy strój. A już 29 stycznia o godzinie 18 w Domu Kultury na Skarpie odbędzie się koncert zespołu Sunflower Orkiestra pod tytułem Bielsza nad śnieg. Wstęp wolny. To już wszystko w tym wydaniu. Kolejny ratajski fyrtel kultury już 29 stycznia, a w nim relacja z ferii zimowych. Ja życzę miłych tygodni i do zobaczenia.